Witajcie. Chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek naszej serii Produkcja Woblerów i chciałbym Wam pokazać dzisiaj, jak wklejamy stery do naszych woblerków. Ale zanim przejdę do tego, chciałbym Wam pokazać bardzo prosty przyrząd do szlifowania grzbietów woblerka, dlatego że wielu z Was ma w początkowym procesie robienia woblerów problemy, żeby nasze wobki były symetrycznie z jednej i z drugiej strony wyszlifowane. To samo dotyczy brzuszków. A więc co nam będzie do tego potrzebne? Potrzebny kawałeczek rurki PCW, który obcinamy odcinek powiedzmy 5 cm. Przecinamy go w połowie i uzyskujemy pół rurkę, w którą wklejamy papier ścierny na jakiś dobry klej i dzięki temu uzyskujemy takie półkole. No i wtedy, mając kształt woblerka, idealnie z jednej i z drugiej strony szlifujemy i mamy symetrycznie wyszlifowany jedną i drugą stronę pod idealnie takim samym kątem, co nam bardzo prosto ułatwi naszą pracę i przyspieszy ją po prostu. To tak na wstępie. Teraz przystąpimy do wklejania sterów. A więc mam przygotowane okonki, które pokazywałem Wam, jak produkujemy w jednym z poprzednich filmów. No i przystępujemy do wlepienia steru. Z czego zrobić ster? A więc najlepszym materiałem do produkcji jest poliwęglan. Wprawdzie z poliwęglanu są robione na przykład płyty CD, ale jest to inny rodzaj jego i niestety nie nadaje się do produkcji woblerów, gdyż jest zbyt kruchy i każde uderzenie wobka o kamień, gałąź czy po prostu spadnie nam, powoduje pęknięcie i cała nasza praca idzie na marne i trzeba kolejny raz wstawiać. Niektórzy wykorzystują na przykład wiaderka po kapuście kiszonej czy ogórkach, też można. Ja stosuję, tak jak już wcześniej Wam pokazywałem, płyty poliwęglanowe, które kupuję za dosłownie parę złotych na Allegro czy eBayu. A najlepiej po prostu kupić gotowe na Allegro stery. Są tutaj różne rodzaje, idealnie wycięte, są różne kształty, nie jest to drogie, kosztuje sztuka 30 groszy i warto wydać te 30 groszy za sztukę i mieć fajnie wybite stery. Ułatwia to nam pracę, dlatego że wycinanie wobka, steru do wobka też jest kłopotliwe troszeczkę.
dlatego że trzeba wyszlifować, żeby były równe. A tutaj mamy i prosto wycinamy. Jeżeli mamy już wycięte bądź kupione stery, potrzebny nam będzie kątomierz, żeby zmierzyć kąt nacięcia korpusu. Ja wycinam nacięcie na woblera po malowaniu. Inni robią to wcześniej. Ja uważam taki sposób lepszy, dlatego że nie dostaje nam się w te wycięcie lakier i nie zalepia naszego wycięcia. A więc przystępuję nacinam naszego wobka pod kątem około, jest to wobler pływający, pod kątem 75-80 stopni. Zaznaczamy to czy flamastrem, czy tak jak ja, ołówkiem. Mamy zaznaczone. Bierzemy piłkę i nacinamy w miejscu oznaczonym. Na głębokość około 2 mm. Nacinamy naszego woblera. Bierzemy przygotowany ster. On jest z jednej i z drugiej strony pokryty folią. Zdzieramy tą folię. Oczyszczamy naszego woblera. No i wstawiamy ster w wycięcie. Jest. Wobek jest przygotowany do wklejenia. To samo robimy z następnym. Znów oczyszczamy z folii. Wstawiamy w wycięcie. I w ogóle jest gotowy do wklejenia. Samo robimy z trzecim. Tutaj nie zaznaczam, dlatego że robię tych woblerów wiele i mam wprawę, dlatego nie potrzebuję tego, ale Wam polecam na początek mierzenie kątomierzem, żeby po prostu uzyskać właściwy kąt tego nacięcia. Jest.
Teraz przystąpimy do przygotowania żywicy epoksydowej. Dwuskładnikowej. Małą kroplę. Masy klejącej. Taką samą ilość utwardzacza. Wykorzystujemy kawałek drucika. Mieszamy oba składniki. I przystępujemy do wlepiania. Starajmy się, żeby to było równo z jednej i z drugiej strony. Ślad po pile też zalewamy żywicą, żeby tam nam się nie dostawała żadna woda. Z jednej, z drugiej strony. I tutaj najlepiej wstawić wopka między dwie deseczki, żeby on w miarę równo na pleckach stał i żeby żywica nie przelewała się na jedną bądź drugą stronę. Ze względu na to, że później w tym miejscu będzie więcej obciążenia, dlatego że żywica naturalnie też troszeczkę waży i wtedy byśmy mieli w jednym miejscu więcej obciążenia. No i znów lepimy. Z jednej strony, z drugiej. Zalepiamy nasze ślad po pile. Z jednej strony, z drugiej. I znów wstawiamy między deseczki. I to samo robimy z trzecim wopkiem. Równomiernie to rozkładamy. Po wyschnięciu otworzy to fajną taką warstwę i nie szpeci naszego woblerka.
ofiarnych. Masz ślady po pile. I gotowe. A więc jeszcze raz zapraszam Was do samodzielnego robienia woblerów. Jeśli macie jakieś pytania i wątpliwości, piszcie pod filmem. Postaram się Wam na nie odpowiedzieć. Jeśli Wam się ta seria podoba, lajkujcie. Naturalnie subskrybujcie mój kanał. No i jeszcze raz zapraszam do oglądania. No i do następnego odcinka i życzę Wam powodzenia w samodzielnym produkowaniu woblerów. Cześć!